Cześć wszystkim, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Mad Max. Od razu na dzień dobry. Udajemy się w to miejsce, nie wiem już w sumie, czy to jest jakieś zadanie poboczne z twierdzy Jetta, czy z twierdzy Spojówki. Ale na tych pustkowiach z wydmami zaznaczyłem już wszystkie miejsca. W sumie trzy były do zaznaczenia, trzy zaznaczyłem. I tam jakiś punkt obserwacyjny mi się pojawił. I pytanie, muszę to sprawdzić, czy to jest po prostu kontynuacja tego zadania dla Spojówki, czy z twierdzy Jetta. Chociaż nie przypominam sobie, żebym od Jetta dostawał już jakieś zlecenie po wysadzeniu tego tunelu. Także liczę na to, że to jest powiązane z misją dla Spojówki, która pozwoli mi zakończyć to zadanie poboczne. Burrows of the old steel serpents. There's fine steel there. Oh, yes, yes. But buzzards also. Red eyes always watching. Just show me where it is. Okay, jeszcze miejsce poszukiwać, jak to aktualizowało. Kurde, 11 sztuk złomasz. Dobra, czyli to nie jest zadanie dla Spojówki, czyli będę musiał dla Spojówki wrócić na te tereny. Niestety nie jestem w stanie tu się szybko teleportować, to będę musiał od wyścigów zacząć, ale jak już tu jestem, to wykonam to zadanie. Myślę, że pewnie co jakiś czas będą się takie losowe zadania pojawiać, które trzeba będzie wykonać w ramach misji pobocznych. Okej, dobra, muszę chyba otworzyć te drzwi od środka. Keep an eye on the car. Yes, we'll protect yourself. But don't be long, please. Ja słyszę szakale gdzieś naokoło mnie. Tu samochodem, czy raczej nie ma szans? Zbieram jeszcze złom, póki tu jest. Złom się na pewno przyda w dalszej części gry do rozbudowy samochodu. Dobra, ktoś tu biegnie za mną.
przyjadę. Zobaczę, czy uda mi się przyjechać samochodem tutaj ten teren. Chociaż wątpię, żebym się tu zmieścił na szerokość, ale nie, no dobra, udało się. Dobra, i co teraz? Przepniemy ten wagon autem, dobra. Bo generalnie my to robimy dlatego, że potrzebujemy blachy z tego pociągu. Już widać trochę koniec tunelu. Podejrzewam, że jeszcze coś będzie stało nam na przeszkodzie. Właśnie. Szybciej oddechy. Jeszcze raz. Dobra, udało się. Chyba nie poleciał za daleko. Raczej nie udało mi się go zepchnąć z tej skarpy, ale... Dobra. No widzicie, czyli to było zadanie dla Krwistobrodego. Teraz muszę odpalić racę w tym miejscu. I lecimy do twierdzy spojówki. Moc silnika Magnum Opus okazała się bardzo przydatna przy pozyskiwaniu wysokiej jakości stali potrzebnej Krwistobrodemu. Dobra, u Krwistobrodego jest nowa misja na Pustkowiach, także zerknijmy, co to za misja będzie. Jeszcze na zakończenie chciałbym właśnie się udać na te Pustkowia, żeby zrobić tą misję dla spojówki, gdzie jest Krwistobrody, on jest tam na górze. Killer, the steel you brought has been very useful. I could sure use your help again. You know my people believe that the big wet shall once again splash these barren shores. I need them to keep believing. In belief, there's hope. But they need an idol, a relic of the water gods. And I think I found it. What is it? An idol of a critter of the ocean. It will give them the hope they need. And their hope will see us through. Now you'll find it in the wall, north of here. Use your long lookers. Krwistobrody odkrył istnienie morskiego bożka, który może według niego podnieść morale jego załogi. Znajduje się on w ścianie portu na północy. No dobra. Zobaczymy, co to za bożek i jak daleko się znajduje w sumie.
Znowu będę musiał skorzystać z dalekopatrzałek. Okej, gdzie jest to zadanie? Aż tutaj. Kurde. Dobrze, skorzystam z szybkiej podróży i w sumie dziwne, bo nie jest powiedziane, po której stronie muru znajduje się ta figurka. Mam nadzieję, że udałem się do dobrego teleportu. Jakby coś, to zawsze mogę udać się do kolejnego od tej strony. No ale dobra. Na razie liczymy na to, że udało mi się wybrać właściwą stronę. Stuck behind the grating. What is it? Some kind of billboard. But to get it, I have to go around and find a way into that storm drain. That's in the Dead Barons seat. We have to go around. Dead Barons Pass is the nearest. Czyli wiadomo, że muszę się udać. To miejsce. Na razie szybka podróż nie jest dostępna, ale. Okej, dziwne, bo. Spodziewałem się, że będę mógł udać się do szybkiej podróży. O, teraz dopiero. Sam złom, czyli miejsce poszukiwań. No nie będę czyścił ze złomu, bo w sumie mi nic nie da. Widzę, że ktoś mi zaczął gonić. To poczekam sobie tu na niego. Dobra, chyba zrezygnował, jak zobaczył, że czekam. Check it. You bring the car down if you see a flare. Oh, I want not for it, but I will. Gotta see if I can find a way into that storm drain. Dobra, tu na pewno czeka nas walka. O, proszę, już pierwszy delikwent się prosił. O eliminację. Get him!
jeszcze tutaj gdzieś w kanale leżą dwie sztuki złomu. Ale może nie będę już tam schodził. Tylko polecę prosto tam, gdzie muszę. Czyli do końca tego kanału. I niby ten billboard z krabem to jest bożek jakiś morski. No, czyli muszę pewnie zejść na dół i dopiero na dole będę mógł użyć pistoletu sygnałowego. Nie wiem, czemu ten kawałek metalu miałby zrobić różnicę pod władnym krwistobranego, ale przynajmniej dostałem za niego sporo złomu. Ciekawe ile. 200 sztuk złomu. Ciekawe, czy następne będzie jakieś zadanie w twierdzy krwistobrodego. Nie. To spotkanie z łupami. Okej, to wracamy. W sumie tu na ten teren. Żeby zrobić zadanie dla tej spojówki w końcu. Czyli średnio na każdą twierdzę jest tak po dwa zadania poboczne. Z tego co zauważyłem. Mi taką dziwnie długą trasę pokazuje. Już tu jest przejazd, no bo widzę, że GPS działa prawie tak jak w rzeczywistości. Czyli trasę okrężną wskazuje, skoro tu jest, tu gdzieś było przejście, przejazd w sumie, ten tunel, który wysadziłem dla krwistobrodego, dla Jetta. Czyli to jest pewnie przejazd, którego nawet GPS nie ogarnia. Dobra, i polecę do tego trzeciego miejsca. Co to jest w ogóle? Dostań się do trzeciego punktu i zbadaj stamtąd okolicę za pomocą swojej lornetki. No ale już zbadałem okolicę za pomocą swojej lornetki i nic z tego nie wyszło dobrego. Ale dobra, może coś przeoczyłem. Może nie wykonałem obrotu o 360 stopni. Punkt między dwiema racami. Aha, dobra. This should provide a good enough view. You will what? Say, there's nothing here? Only sand. I'll keep an eye. Punkt między dwoma wtorami to jest tutaj. It's buried. To w ogóle wyglądało jak jakiś zakopany kościół. No, czyli miałem rację, dotrzeć do kościoła zadanie.
a to już wydaje się być blisko, no to myślę, że uda mi się jeszcze dojechać do niego. Znajdź kryptę z jedzeniem. No dobra. Myślę, że w kwestiach żywieniowych ludzie nie są teraz wybredni. To też nie wygląda na opuszczone miejsce. To było zbudowane jako emergency shelter. Dobra, jeszcze nie będę chodził z dół, pozbieram to wszystko, jeszcze jest jakiś strzępek historii przy okazji. Wszyscy jesteście świniami, zabiliście wszystkich ludzi Boga, bądź będziecie się za to smażyć w piekle. Ocean cofa się przez was, Bóg zabiera wam wodę, bo się wami brzydzi. Dobra. Z tego co widzę, to krypta znajduje się jeszcze niżej. Trying to shield themselves or shut someone out. How do I get past this? Muszę się udać. Dobra, chyba wysadzę. Możliwe, że to mi blokuje przejście. Dobra, jeszcze niżej, ale tu jeszcze może coś być. Dobra, złom. Themselves in here. They never came back out. No i faktycznie dużo jest zbiorów w sumie tej żywności. Just like she said. Ile konserw. Pallet's ready for pickup. Better head outside. Dobra, czyli teraz trzeba wrócić drogą, którą przyszliśmy. I pewnie wystrzelić w klarę. Tutaj te dźwięki świadczą o tym, że już nie jesteśmy sami w kryptach. Pewnie w tej głównej krypcie będzie czekała na nas walka, tak mi się coś wydaje. No właśnie tak.
O kurde, ile ich tu jest? Dobra, którędy tam można wyjść stąd? Most infidels fail to recognize the sacred parts of the great spiritual schemes scattered across the hills and valleys. Dobra, dopilnowałem, by spojówka zdobyła potrzebne jej jedzenie. Miejmy nadzieję, że dotrzyma swojej części umowy. Okej. Okay. Projekt Farmy Czerwi dostępny, twierdza spojówki. No i dobra, w tym odcinku będzie to wszystko. Ja się tylko teleportuję jeszcze na zakończenie właśnie do spojówki. Jest jeszcze taniec ze śmiercią, duchy przeszłości. Dobra, ale najpierw spojówka. Okej, okay, czyli w następnym odcinku zrealizujemy ten projekt i zobaczymy, czy spojówka w dalszym ciągu będzie miała jakieś tam dla nas misje. Ja wam dziękuję za uwagę, na razie. Cześć.